Witajcie, witajcie! Witam was w kolejnym odcinku z ETS-a. W końcu realny transport, także będzie się działo. O, jeszcze chyba się nie wybiłem z tego rytmu montowania tego i nagrywania, także dzisiaj zobaczymy. Witam was w nowej ciężarówce w Scania. Dzisiaj będziemy sobie lecieli teraz na załadunek do Gdyni. Jeszcze znajdujemy się w Gdańsku, będziemy lecieli sobie do Gdyni. I zobaczymy. A jak tam będzie sytuacja? Także, no cóż, za chwilę ruszamy. Jeszcze tylko się przygotuję tutaj do jazdy. Pochowam sobie niektóre rzeczy. Jak coś, jedziemy sobie z kaniomerką, tą nową, next genem, 450 koni, także powinna sobie dawać spokojnie rady. Cały czas ten sam szyld, że tak powiem, adarowy, tylko jeszcze taka informacja, mod mi trochę nie działa na naczepę, także no nie wiem jak to będzie. Będzie bez kina trudno. Także witam was w kolejnym odcinku, a my ruszamy sobie na załadunek. No, także witam was wszystkich serdecznie. Jedziemy teraz w stronę, jak już wspomniałem, załadunku. Będziemy ładowali, już sobie już nie pamiętam co, bo po prostu zobaczyłem papiery, dobra, mam, pochowałem. A zlecenie wszystko. Teraz sobie wyjeżdżamy tutaj z ronda. My wjeżdżamy na rondo i z niego będziemy zjeżdżać. Ten pan tam zjechał. My będziemy się kierowali na Sopot i Gdynię. Zakup, aha, dobra. My się kierujemy tutaj na Sopot, na Gdynię. Tak jak wspomniałem, Scania R450. Takie w sumie dość biednej konfiguracji, bez blendy jakieś tam. No, ale to za moje kupiłem. Zapracowałem sobie. Powiem wam, w stosunku do DAF-a dużo większy komfort. Także było warto. Może nie ma takiej dużej mocy. Ten chłop co robi? Może nie ma jakoś dużej mocy, ale od DAF-a jest dużo mocniej, że tak powiem. Dużo bardziej się zbiera, czyli no jakby nie było, lepiej się jeździ. Ponieważ samochód tak nie męczy. Kierowca też, bo nie musi tak mieszać na przykład w biegach. Nie muszę ingerować tak w, że tak powiem, pracę skrzyni biegów i żadnych takich rzeczy. Bo po prostu jest sobie sama w stanie dobrać najlepszy bieg, który jej, że tak powiem, odpowiada. A czasem tego jest taki problem, że tak powiem, że dobra. Czasem jest taki problem, że się trochę pomiesza w biegach, ale to nic takiego. To w każdej ciężarówce się w sumie zdarza, każdemu automatowi. Znajdujemy się obok M1. Tutaj chyba. Nie wiem, tu jest kiosk ruchu. A tam Puma do mnie teraz snapuje. Chłop co robi. Zielone. Ruszamy. I lecimy na załadunek. No i w zasadzie już dojeżdżamy. Teraz kręcimy tutaj w lewo. Takie uliczki bym powiedział. Właśnie przemysłowe. Jak widać. I to naprawdę za chwilę będziemy wjeżdżali już na teren DHL-a. To tam będziemy ładowali. No i wszystko się okaże. Zaraz na miejscu. Przejazd.
A tu chyba nic nie jeździ, tak? A, bo w sumie nie za często. Tu wolne. Tu zamknięte. Wolne wszędzie. No i na prosto tak naprawdę wjeżdżamy do firmy. No i to w zasadzie tyle. Tutaj. Wiecie co? Nie, na razie sobie na parkingu stanę. I pójdę się po prostu zapytać. Tu jest parking. Nie wiem, czy dobrze nawet do niego wjechałem. Chyba tak, dobrze wjechałem. I tutaj będziemy za chwilę sobie wjeżdżali. Także zaraz się widzimy. Dobra, miejsce do tego, do załadunku mamy. Już będzie, mam wszystko na karcie napisane, gdzie mam jechać, wyznaczone. Ale wyślę wam tylko teraz, jak na szybko pokazać skania, jak wygląda, żebyście nie pytali. Także tak jak mówiłem, taka zwykła, bez blendy, tylko lusterko jedno. Tutaj tak naprawdę tylko malowany zderzak, nic do tego. Na szerokim laciu tak naprawdę z przodu szerokie koło, szeroka opona, tylko tyle, bez międzyosiówek. No i to w zasadzie tyle. Tutaj po lampach z tyłu widać, że bieda. To takie, że tak powiem, z mana. Takie zwykłe lampy. No i to w zasadzie tyle. Naczepa jest to ta sama naczepa, która była pod DAF-em, tylko tak jak wspomniałem na początku odcinka, bez tego, bez malowania, bo niestety nie mam. Ale nawet tak się prezentuje w sumie bardzo ładnie, także mi to nie przeszkadza. A no i co? Za chwilkę będziemy wjeżdżali na firmę, także już wsadzę do ciężarówki. No i za chwilę wjeżdżamy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że no jest godzina później około, jestem załadowany, 15 ton ubrań, w sumie to już gotowy do wyjazdu, bo już plandeka jest zakryta, zaciągnięta, że tak powiem. Za chwilę będę wyjeżdżał z firmy, także no cóż, tyle w temacie. Także w sumie będziemy chyba mogli lecieć, więc zapraszam do dalszej części materiału. Także teraz stoimy sobie już na wyjeździe. Tutaj tej takiej, powiedzmy, części miasta, bardziej wydaje mi się przemysłowej. Na światłach stoję. A no to jest w sumie taki przerzut, tylko 15 ton ubrań idzie do jakiegoś tam miasta obok Mławy, z tego co pamiętam. Coś na P to jest. Nie powiem wam teraz co to jest dokładnie, ale coś tego typu. Tam Mława, te rejony, tak mi się wydaje. Także na najgorzej nie jest. No i cóż, tak naprawdę teraz tylko wydostać się z miasta i będzie dobrze. W zasadzie to wszystko będzie. Potem chyba tylko będą takie, powiedzmy, krajówki, mi się wydaje. Nic więcej. Może jakaś autostrada się trafi i to tyle. Dobra, także wylatujemy teraz na autostradę w kierunku Elbląga i będziemy sobie lecieli autostradą tak naprawdę przez jakiś czas. A potem zobaczymy, jak droga się nam potoczy. Czy będą to autostrady, czy będą to lądówki, wszystko się okaże. Także, no cóż, tak nam ta droga będzie mijała. W zasadzie mi. Wszystkiego się dowiemy. Co i jak będziemy, że tak powiem, dalej podążali drogą. Damy sobie tempomat, tak około 8,5. No, 80 to za wolno, 90 to za szybko.
Także 8-5 powinno być dobrze. No i cóż, no zobaczymy jak tam będzie się jechało. Mam nadzieję, że sobie będzie wszystko ok z drogą. Na chwilę obecną skakanka sobie daje radę dość ładnie. Także powinno obejść się bez, że tak powiem, większych problemów. Jakieś górki mogą być, po której ją zmuli, ale raczej będzie mało takich. Bo jeżeli droga będzie tak jak teraz, to bardzo przyjemnie się będzie jechało. Sobie pociąg jedzie, widzicie, towarowy, pewnie z węglem. No i cóż. Właśnie tyle. Jedziemy sobie cały czas dalej. A wam zapadam jakiegoś timelapse'a fajnego pewnie. No i patrzcie co się narobiło. Pojedzie czy nie? Dobra, jedzie, patrzcie co się dzieje. Akcja jest taka, że sobie jadę normalnie, patrzę. A tu się naczepa pali. No to mi się jeszcze wrył na krzywy ryj. No to cóż, nic już nie zrobię. No powiem wam, nieźle się jara. No to chłop ma trochę nieszczęście. Chyba trochę podłamany jest, widzę. Jo, rękami wymachuje. Tyle dobrze się zdąży wypiąć. No, jak przewozi coś łatwopalnego, no to może być za chwilę nieciekawe, bo pewnie wybuchnie. W sumie to by już wybuchło. Może pusty jechał, bo nic nie rozlane, także... No nie wiem. No, nieszczęście, no trudno, co mam powiedzieć. Trzeba jechać dalej. Kręcę w lewo teraz. Na Ostrołękę, z tego co pamiętam. To patrzyłem. No i w sumie będziemy dojeżdżali około 50 km. No, może nawet mniej. Także w sumie za chwilę widzimy się pod bramą. Już jestem praktycznie u celu. Już prawie pod bramą jestem. Praktycznie już jestem, że tak powiem, pod rampą, czy pod czym to będę tam stawał. A teraz znajduję się na rondzie. Chyba w centrum tej miejscowości, tak mi się wydaje. Co to, jakaś łódeczka? O, tu jest łódeczka. Włączamy niskie ceny. Tak, trochę stare chyba reklamy, chociaż nie jestem pewien. Zjeżdżamy sobie tutaj. Na drugim rondzie dajemy w lewo. Kręcimy tam jakieś reklamki. Wszędzie reklamy tutaj są. No cóż, kastorama jakaś. No i tu jest znak na Ostrołękę. I dajemy sobie prawo. Czy to się jedzie? Tak, jedzie. No a żeś stanął, chłopie. Drzwi ścisłe. Wyjeżdżamy. Pizza. O, na pizzerkę bym się przyszedł może. O, tutaj będę miał blisko chyba. Tu jest chyba klub lotnictwa, tak mi się wydaje. Jakaś budowa. O, jakiś klub lotnictwa właśnie, tak jak mówię. Jest tutaj firma. Także sobie w sumie tutaj stanę z boczku. Powiedzmy, że tak. Bo nie wiem, w którą stronę się będzie brama otwierała. I w sumie to idę zobaczyć. Także to będzie chyba na tyle z tego odcinka jednego. Zobaczę, czy coś do tego dogram, czy nie. Na chwilę obecną wydaje mi się, że to będzie wszystko. Także ocencie film. Mam nadzieję, wam się spodobał. No i cóż, widzimy się w kolejnych produkcjach na kanale. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam wszystkich. Siema.